Jeszcze nie miałam czasu w ogóle zastanowić się nad tym, jak smakuje. Na pewno w czasie tego startu, czy po wyłączeniu tego czasu i jakby zostania tą mistrzynią olimpijską, czy potem stania na podium, były to no, niesamowite emocje, duże wzruszenie i jakby tak jak ja już mówiłam chyba po igrzyskach w Tokio, że ja wiem, ja rozumiem, czemu sportowcy płaczą na tym podium igrzysk olimpijskich i dokładnie dzisiaj to samo przeżyłam, bo też wiem, ile ten medal kosztował nie tylko mnie, ale też właśnie moich bliskich i cały mój team, bo przez ostatnie lata zrobiliśmy naprawdę ogromną robotę, żeby w dniu dzisiejszym po prostu ze spokojem wystartować i zrobić robotę. Tak naprawdę jedyne, co ja mogę zrobić, to biegać. Po prostu powiedz. Jakby tam nie ma miejsca na kalkulacje, zastanawianie się, co, jak, wygrywam, przegrywam. Po prostu biegniesz i patrzysz, jaki jest outcome. I ja w ogóle się nie skupiam na rekordach świata, więc nie mam zielonego pojęcia. Rekordy świata są skutkiem uboczym świetnego przygotowania fizycznego i mentalnego. I tyle. Jakby ja tutaj żadnego biegu nie miałam tak, że biegąc z myślą, to teraz pobiję rekord świata. Jakby ja się skupiałam na tym konkretnym biegu i na tym, że po prostu chcę wygrać Igrzyska Olimpijskie i tyle. Tak naprawdę każdy ma inny sposób na radzenie sobie z tym wszystkim i nie ma jednej złotej recepty. Ja swoją gdzieś tam znalazłam, ale czy to jest złota recepta? Myślę, że ona będzie się też zmieniać czasem, bo czasami czegoś innego potrzebowałam niż potrzebowałam na ostatnim starcie, więc ciężko mi powiedzieć, no ja po prostu się skupiam na sobie, na tym, że biegam i robię swoją robotę i tyle.